Kolejne mieszkania na start mają swoich lokatorów. Tym razem do użytku oddano kamienicę przy ulicy Kaczmarskiego. W budynku znajduje się 29 lokali mieszkalnych i 7 użytkowych. Klucze wręczył prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Jeszcze 3 lata temu, nawet 2 pewnie, były to takie niskie budynki, których nie było sensu zupełnie remontować. Trzeba było na ich miejscu postawić właśnie taką kamienicę, gdzie znajdzie swoje miejsce do życia kilkadziesiąt rodzin. To jeden element rzeczywiście zmiany Starego Miasta, ale równie ważna, żeby nie powiedzieć jeszcze ważniejsza, jest rewitalizacja społeczna, czyli obecność na Starym Mieście młodych ludzi, obecność dzieci, obecność ludzi, którzy tchną życie właśnie w Stare Miasto. Mieszkania są jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe. Wszystkie wykończone pod klucz. Koszt budowy części mieszkalnej to 7 200 000 zł. Połowa tej kwoty pochodzi z dofinansowania, które Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pozyskało od Banku Gospodarstwa Krajowego. Budowa części z lokalami użytkowymi kosztowała 1 100 000 zł. Nabór wniosków na mieszkania, które będą przyznawane w przyszłym roku, już trwa. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września. Na osiedlu Miodowa szykuje się duża zmiana. W miejscu, gdzie do niedawna swoją siedzibę miała szkoła podstawowa nr 17, powstanie pływalnia. Inwestycja będzie zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowania do zawarcia umowy trwały 3 lata. Oprócz wymagań, które postawiliśmy temu obiektowi, wszystkich związanych z technologią, z ilością niecek, atrakcji, które będą się znajdować, jednym z warunków, które będziemy analizować w postępowaniu, jest również jak najniższe zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, czyli wszystkich mediów, które do tego basenu, do funkcjonowania basenu będą potrzebne. To będzie jedno z kryteriów, które będziemy oceniać. Do końcowego etapu dotarło 2 partnerów prywatnych. Finalizujemy, co bardzo istotne, już ten dialog konkurencyjny, czy ten element partnerstwa publiczno-prywatnego, który polegał najpierw na wielokrotnych spotkaniach i rozmowach z firmami, które zgłosiły akces. Za moment ogłosimy już zaproszenie do składania ofert. W nowym obiekcie ma powstać m.in. basen sportowy, rekreacyjny oraz do nauki pływania, a ponadto brodzik dla dzieci, 4 zjeżdżalnie i wodny plac zabaw na zewnątrz budynku. Zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie i budowa pływalni, a także zarządzanie nią przez 20 lat. Po upływie tego czasu właścicielem obiektu stanie się miasto. Płocka Galeria Sztuki zaprasza na wystawę Secret Lives. Ekspozycję tworzy niezwykle bogaty zestaw blisko 80 prac. To grafiki, rysunki, akwarele, kolaże i rzeźby autorstwa 5 estońskich artystów. Dzieła ilustrują uniwersalne prawdy i zasady, które mimo upływu czasu i epok rządzą naszym życiem. Wystawa jest kolejnym w ciągu ostatnich lat efektem współpracy Płockiej Galerii Sztuki z ambasadą Estonii. Dzień przed otwarciem ekspozycji dla zwiedzających galerię odwiedzili ambasador Republiki Estońskiej Martin Roger oraz konsul Tina Tarkus. Wystawa Secret Lives będzie czynna do 23 sierpnia.